Siemeczko w drugiej części, w drugim odcinku. Zaczynamy już na planie. Będziemy nagrywać tutaj sceny pościgu, co już pewnie wiecie. Mamy oczywiście już delikatne przykody. Ja jechałem busem, Ola jechała limonkową miatą i mamy też czarną, którą będzie częściowo jechał Max, czyli ziemeczek, który ma dzisiaj tutaj świrować trochę bokiem. Ja mu pokazywałem, jaki manewr ma wykonać główny i mamy już delikatny problem, ponieważ moje pewne drifterskie zapędy spowodowały, iż nasza naleweczka już tutaj delikatnie stwierdziła, że to chyba nie bardzo. Także będziemy wymieniali felgi, opony, bo mamy jeden komplet, zarzucimy tutaj, żeby w scenach, kiedy będzie auto jechało prosto, mieć pewność, że ta opona po prostu nie pęknie. A jak będziemy już się zbliżali do tego manewru, to wrzucimy znowu tą felgę, żeby ją do końca skopcić, zjarać i mieć z tym spokój. Chodzi o takie bezpieczeństwo. Oczywiście bezpieczeństwo tutaj dajemy w cudzysłów, bo po prostu można by było wszystko pewnie zrobić jeszcze bardziej bezpiecznie. Znajdą się więksi specjaliści w komentarzach, to na pewno. Także jest już, jeszcze się nic nie zaczęło, już jest robota. Wymienimy tą felgę. Oczywiście wszystko całe szczęście wziąłem. Przygotowałem się. I poczekamy na resztę ekipy i zaczniemy kręcić już sceny takie proste, czyli samochody będą jechały, wymijały się, mamy krótkofalówki, więc jest dużo fajnych rzeczy. Także wymieniamy felgę na start, a później będziemy ubierać sprzęt na nasz chase car. Majsztry. No. Mówię majsztry. Mamy, w okolicy jest wulkanizator ogólnie, ziomek. A masz 14 pod... Tutaj wrąbiemy jakąś, tak? Tam może coś by nie leżało? Już popatrzcie, czekaj, to jest 14, to będzie... Bo stary czujnik ma kurwa 200 metrów stąd. Ma. 160. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Max pojechał, wymienił u naszego serdecznego zioma z ekipy czujnika felgę, którą mamy tutaj. Znaleźliśmy tą oponę, bo jak widzicie, tu wszędzie są jakieś opony, więc po prostu recykling, eko, jesteśmy bardzo, idę, wymieniamy, wrzucamy tą dla bezpieczeństwa i będzie git. Także działam. Czyli tylko po prostu wsiadacie i udajecie. Później będziemy bawić się z tym ruszeniem i to zobaczymy, kto będzie jak ruszał i tak dalej, to się nie przejmujcie. Teraz byście sobie tylko musieli przećwiczyć wszyscy, bym proponował ten manewr wsiadania do tego samochodu. Jakoś energicznie, jakoś dynamicznie, żeby to było jak chcecie, to dziewczyny możecie sobie szyby opuścić, wskakiwać jak w amerykańskich filmach, jak naprawdę chcecie. No do limonki raczej jest trochę za wysoko, żeby wskakiwać, ale możesz sobie otworzyć już od razu drzwi, także jakoś przeświście to i chciałbym to zobaczyć, żeby to fajnie wyszło. Dobra, to 3, 2, 1, akcja! Dobra, to 3, 2, 1, akcja! Co mnie teraz taka ta opona interesuje?
wiesz? Taki detal chcę. I tam spokojnie możesz, tam tak jak się zatrzymywałeś teraz, to jest bardzo dobrze. Bardzo dobra robota? No wiadomo, nic, my tylko taką robimy. Dobra, to 3, 2, 3. To jest coś, co lubię, czyli praca z ludźmi, którzy potrafią to, co mają zrobić. Bardzo zajebiście. Nie przeszkadza, że nie ma limony? Potrzebowałem twoją reakcji, że taka, wiesz, że się tak wciska. A możesz tak zrobić. Wcisło tam na roku. A wiesz to, żebyś tak jebła, wiesz. No bo normalnie jak jest, do, wiesz, dobra fura, to tak właśnie dociśnie. I usta otwórz, tak wiesz, zdziwieniem takim. No, no. Wiesz co, ruszy cię, normalnie. To bym sterkiem dostaniesz teraz. Tak? Nie, dostaniesz, nie? Jeszcze wyżej musisz mieć. No. Dobra, to 3, 2, 1, akcja. No zajebiste. Zobacz to. Okej, okay, jesteśmy po tych ujęciach. Tak naprawdę te ujęcia są dodatkiem i dopięciem tego, co robiliśmy wczoraj, bo nie mieliśmy fizycznie miejsca w Cieszynie, żeby to zrobić. Więc zagraliśmy trochę tą perspektywą, czasem, filmem, miejscem, żeby dopiąć do tamtej lokalizacji. No i tak naprawdę teraz będziemy realizować nasz plan na dzisiejszy dzień. Teraz sobie zrealizujemy takie dosyć proste ujęcie narracyjne, żeby wyciągnąć trochę widza z tego, co się dzieje w samochodach, czyli na zewnątrz chcę nagrać też znowu z riga dwa auta, które mi przemkną, wzum, wzum, co będzie połączone zresztą ze sceną, którą nagraliśmy wczoraj, więc wszystko jest, słuchajcie, rozpatrzone, w sensie rozpisane. Także to już zrobią nasze dwie bohaterki w czarnej Maździe i chyty lis w limonkowej. My będziemy na krótkofalówce i daję powiedzieć, jak chciałbym, żeby to wyglądało. Wydaje mi się, że to jest dosyć fajne, przynajmniej zrobiłem to przed tymi wszystkimi scenami i one też fajnie, sprawnie poszły, dlatego no komunikacja. Idziemy. O, ten tu umie stanąć, żeby mi zasłonić. Dobra, słuchajcie, teraz mam kolejne takie ujęcia. Przystawki są w samochodzie, były już na zewnątrz. To już jest któreś z kolei ujęcie. Jak jest opcja, to sobie właśnie siedzę i kontroluję to na monitorze, co nam się dzieje. Słońce daje przepotężnie w kość i w dupsko, więc jest ciekawie. Teraz, słuchajcie, jesteśmy po wszystkich ujęciach, zabieramy busa, będziemy go stawiać tam dalej, ponieważ dojdzie tutaj do tej sekwencji, która jakby łączy nam to wszystko, czyli dokładnie tam przed tym busem będzie czarna Mazda nam zawracała. No i my teraz jesteśmy na tym etapie, że wrzucam sprzęt na gimbal i mamy już przygotowany nasz samochód do tych scen pościgu, czyli te ramię, które już poznaliście, które, na którego podepniemy po prostu gimbal. Wypuszczam sobie normalnie podgląd za pomocą długiego kabla HDMI 5-metrowego i będę normalnie miał podgląd tutaj wypuszczony na monitorku i będę sterował dokładnie tak samo jak wczoraj aplikacją do Ronina, także będzie w porządku i postaram się wam to jakoś fajnie
pokazać, jak się w miarę komunikujemy. Także działamy. Didn't know what to say, I was taking the train one way. Never thought I'd see you again. Never thought I'd see you again. Coming up short, I didn't have a choice. Tak, się zrównujecie i ty wiesz co masz robić. Napierdalać pałą. Mówmy się za tą naczepą, ty już mu zniknie, a ty... Czyli ja jako drugi będę jechał po prostu, tak? No, ty się dobra, to ja za naczepą już przyspieszę, żeby zniknąć z tego. Żeby ten. Jedziecie równo, lift przyspiesza, a ty robisz. Od tego samego miejsca, jak żeśmy nawracali na tę skrzyżowaniu? Tak. Dobra. Rafał, jesteśmy. Dobra, fajnie, próba łączności dokonana. Tu się obracamy my będziemy za wami jechać teraz. Wiesz co, chcielibyśmy to zrobić trochę inaczej, bo pasażerka musi mieć tutaj generalnie pasy, a jak będziemy jechać, to ona nie ma pasów zapiętych, żeby okładać tego kumpla, nie? Jak się tam łamiecie osobno, teraz się skupmy na tym, że ty wjeżdżasz i później te połowanie i tam na końcu się rozjedziecie i zobaczymy, powtórzymy to pewnie jeszcze raz. No i potem, no i potem... To tak będzie bezpiecznie. Dobra. Okej, okay. No to... Dobrze, no to zacznijmy. Czekaj, tu. Dobra, stój. Szybciej po trochę. Zobaczmy, co tu się stanie. Nie do zrobiska? Dobrze. Możesz go wyprzedzić? Musimy zrobić to szybciej, na pewno. No. Szybciej jechać, czy szybciej uderzyć? Szybciej jechać. Musimy szybciej jechać, także może więcej rozpędu. Musimy to zsynchronizować. A choice but to let it go. Never let me explain myself. Now I'm leaving behind all the things I had in my mind. I'm changing my ways. I'm floating away. I wish that I knew what to do for now. You're getting too close. Well, I know we are about to crash, but don't you worry, 'cause we still got a chance. Baby, don't lose your faith. Don't lose your faith. Kurwa, chyba wyszło. Dostałam piaski w góry. Chyba wyszło. Kurwa, zjeżdżamy.
to było tak nagle, słyszę, że cicho auta jadą i nagle przyspieszają. I jeszcze jest znowu cicho i mówię, co jest? I nagle się zaczął wszystko dziać. Powinno być git. Powinien być taki dopisek, trudne sprawy, albo ukryta prawda, Szymon. Byłem w szoku. Słyszałem najpierw cicho, później głośno. Później Czyli zrobimy teraz tak, że nie będzie tego auta, nie będzie limonki. Skupiamy się na samym manewrze, bo mamy już jakby z tłem i to nam się zgrywa z scenariuszem, ale może jeszcze uda nam się jakby podkręcić całą technikę ujęcia i też finalnie może to lepiej wyjdzie. Jesteśmy już po tych ujęciach, gdzie nagrywaliśmy sobie z zewnątrz ten manewr. Jak widzieliście, Hollywood to kurwa mało powiedziane. Zajebiście wysoki poziom, uważam. No i teraz robimy kolejne jakieś takie koncepcyjne ujęcia. Tym razem ten sprzęt będzie do tego auta przypięty, później na odwrót. No i ustawiamy to wszystko, będziemy jeździć. Także działamy. I powolutku do zmiany miejscówki, którą mamy 50 metrów stąd, też będzie git. Idziemy teraz zrobić takie kolejne te ujęcia. Przystawka jest na czarnej. Ja będę kierował zieloną, ponieważ jakby ograniczamy to ryzyko przy tych takich niebezpiecznych, jakby nie było, manewrach. No bo znam te auta, Max też już fajnie ogarnia czarną, więc zajebiście. No i lecimy i w zasadzie mamy jeszcze te dwa ujęcia z chase caru. Później przesiadam się na gimbal i tam zrobimy z tym busem, który już tam stał, to co mamy zrobić i powolutku będziemy lecieć na kończenie tego klipu. Zaraz jeszcze przerwa cateringowa, czyli ta, dla której robię to wszystko. No i tak, działamy. Słuchajcie, jesteśmy już po ujęciach tutaj. Mamy wszystkie sceny nakręcone odnośnie pościgu. Wyszło zajebiście, bardzo się cieszę. I lecimy teraz niżej, tam mamy jedną taką kaskaderską scenkę z wylotem samochodu z zakrętu. Znowu będzie przegripowanie się na klatkę i później jedziemy na ten plac, gdzie będziemy nagrywać całe finalne wszystkie ujęcia, w sensie finalne jako koniec teledysku. Tam w zasadzie jeździmy tylko do przodu, do tyłu. No i już będziemy kończyć ujęcia na dziś. Czyścimy plac, bo tutaj będziemy mieli finalne ujęcia. Dosyć takie skomplikowane, bo trzeba otworzyć w ruchu busa. Z niego musi wyjść Mateusz, czyli trzeci członek zespołu. I niby strzela z saksofonu w limonkę i ona jakby traci energię i się zatrzymuje. To wszystko musimy zrobić tutaj na tym placu, który nie jest idealny, bo no jest nawierzchnia bardzo taka chropowata, co spowoduje ruchy i gimbala, i samochodów, no ale poradzimy sobie jakoś. Znajdziemy taką przestrzeń, żeby jechać fajnie, prosto, elegancko. No i tyle. Słońce już naprawdę. Kaplica, strasznie grzeje dzisiaj.
Wypakujemy sobie teraz rzeczy z busa, bo on będzie jeździł do przodu, do tyłu, żeby tu nam nie ucierpiały rzeczy od wszystkich w sumie ludzi, bo bus stał się miejscem spotkań ludzi, ale również składowania sprzętu. No to dobrze. To pokazuje, że trzeba sobie sprawić trzecie auto. I garderoba, i makijaż, i my się tu tupczymy i nam z okresy sprzętu. Ale po co nam takie? Spokojnie. Dorcia! Stanowisko pracy. Lecicie tak. 3, 4, jademy! I to jeszcze... Tak się dmucha pały. Jest dobrze? Halo, halo, dobrze? Jest bardzo dobrze. Jest dobrze, szefie? Oczywiście, a ładnie jestem opalony? O, pięknie. No, to jest dobrze. Panie operator, dobrze? No, przestawiamy sobie busa, bo po prostu go widzę tutaj w kadrze, a chcemy tego uniknąć, bo rozbiliśmy to na trochę więcej kadrów niż zakładaliśmy. Ten plac jest zdecydowanie za krótki, ale no, rzeźbimy z tego co możemy, zagramy trochę perspektywą i nieświadomością widza. No, czyli kino, kino. Wojtek! Nie ty! Ale jest ciepło. No. Dorota! Nakręć to! Gorąco? Nie spodziewałem się, że aż taki hit będzie. Ale to dobrze. Lepiej tak niż deszcz. Dobra, zrobiliśmy sobie ujęcia. Osobno miat, poszczególnie, jak razem jadą w tandemie. Busa, trochę busa bardziej z detalu. Tam jest, odgrywa się bardzo fajny kaskaderski w zasadzie już wyczyn. No i fajnie, takie luźne przemyślenie, że ja zawsze lubię te plany, kiedy ludzie się tak bardzo poświęcają temu, co robią. A tu jest 180% każdy i to jest coś zajebistego. Dobrze, lecimy teraz, w zasadzie nagrywamy spinające ujęcie, najważniejsze w zasadzie na tym placu. No i powolutku, powolutku do końca. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy po zdjęciach, wszystko się udało. Mamy końcówkę dnia, nawet nie wiem, która jest godzina, ale jeszcze troszeczkę do zachodu słońca. Wszystkie ujęcia są nagrane. Kończymy, pakujemy się, zbieramy się na chatę, zabieramy miaty. Przeżyły, wszystko działa, więc jest dobrze. No i co? Do następnego typu materiałów, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Do zobaczenia. Dzięki, hej!
Dobrze, słuchajcie, jesteśmy po zdjęciach, wszystko się udało. Mamy końcówkę dnia, nawet nie wiem, która jest godzina, ale jeszcze troszeczkę do zachodu słońca. Wszystkie ujęcia są nagrane. Kończymy, pakujemy się, zbieramy się na chatę, zabieramy miaty. Przeżyły, wszystko działa, więc jest dobrze. No i co? Do następnego typu materiałów. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Do zobaczenia. Dzięki, hej!